Zastanawia mnie desperacja urzędnika królewskiego, że jego syn był dla niego tak ważny, że uwierzył na słowo, mimo że Jezus powiedział do niego, że potrzeba znaków i cudów, żebyście uwierzyli. Tak często patrzymy tylko na problem i koncentrujemy się strasznie na tym problemie. Pan Bóg obiecał nam, że zatroszczy się o nas, nieważne w jakiej będziemy sytuacji. Nie chodzi tu o zmianę sytuacji, tylko o to, żebyśmy my potrafili się odnaleźć w tej sytuacji. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko, rzekł do Niego Jezus. Idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i odszedł. Wystarczy, że Jezus wypowiada jedno słowo i staje się cud. Ale potrzeba wiary tego, który prosi. Urzędnik odchodzi od Jezusa i wybrzmiewają w jego uszach słowa zapewnienia. Syn Twój żyje. Urzędnikowi pozostaje tylko nadzieja. Naprzeciw niego wybiegają jego słudzy i potwierdzają to. Syn żyje. Wiara pogrążona w mroku odnajduje światło. Boże, często zastanawiam się nad moją wiarą. Chcę, żeby była silniejsza. Chcę Tobie wypowiedzieć moje intencje. Chcę Cię prosić w różnych sprawach. Chcę, żeby towarzyszyła temu zawsze ogromna pewność, że Ty wysłuchujesz, że Ty, Boże, możesz to spełnić. Dodaj mi wiary, proszę.